jest kolejny odcinek podcastu Score and the City. O muzyce za chwilę, a City możecie słyszeć w tle tutaj dookoła, w samym centrum Warszawy, w pełnym słońcu. Dzisiaj moim gościem jest Marek Napiórkowski, fantastyczny gitarzysta, kompozytor, jazzman i człowiek kina. I za chwilę też będziemy zapraszać na koncert do Olsztyna, ale to zostawimy sobie na koniec. A ja na początek chciałabym cię tak podchwytliwie zapytać, co czuje gitarzysta, kiedy wszyscy trąbią na prawo i lewo o tym, że to fortepian jest tym najbardziej cinematic instrumentem i że to wszystko się rozbija o piano, a nie o gitarę. No właśnie, dobrze powiedziane. Ja nie mam takiego problemu. Ja ani nie czuję niższości gitary w stosunku do fortepianu, ani żadnego innego instrumentu. Faktem jest, no fortepian jest, jak sobie myślę, kawatina z Łowcy Jeleni. No przecież na gitarze. Zdarzają się wielkie perły muzyki filmowej, które są grane też na gitarze. I wydaje mi się, że ta tendencja może, tutaj przykładów nie będę miał na to, ale ta tendencja może się pogłębiać. Dlatego, że obecność muzyki rockowej w ścieżkach dźwiękowych może wzrastać. Więc jeżeli słyszymy, nie pamiętam do jakiego filmu, ale pisał muzykę Trent Reznor i nagle to była mieszanka chyba z kimś, nie wiem czy sam. Z Atticusem Rossem pewnie. A pewnie no. Tak. I nagle się jakby te barwy gitary nie takie postrzegane jak właśnie taka klasyczna, grająca lirycznie, pięknie gitara, tylko ostra heavy metalowa czy rockowa gitara. Nie wiem, mi się wydaje, że ja i tak bardzo lubię i to może świadczy o moim tutaj PESEL-u już zaawansowanym, ale ja ciągle z wielką przyjemnością odbieram moment, w którym w ścieżce dźwiękowej słyszę instrumenty konwencjonalne. To znaczy, oczywiście nie chodzi mi o to, że muzyka ma być taka, jak była w latach 40. Nie, ale lubię, bo teraz taka tendencja, która dla mnie jest, być może ona służy filmom, ale jest pewnym uwstecznieniem dziedziny muzyki filmowej jako źródła nieprawdopodobnych, pięknych utworów, choćby standardy jazzowe, które grywam. To jest sytuacja, w której muzyka filmowa staje się budowaniem li wyłącznie nastroju. Instrumenty klawiszowe, niesprecyzowane, mówią na to drony, takie różne. Długie linie basowe, tak. Ale właśnie nie wiadomo na czym grane. Oczywiście to służy zapewne, ja tutaj nie chcę być zgredem, ale zawsze z wielką przyjemnością słucham tych wielkich kompozytorów, którzy te światy, nawet nowoczesnych, potrafią łączyć. Czyli pojawi się coś, co jest tematem, coś, co znaliśmy do lat, nie wiem, 80., czy może jeszcze później. No. Tak mi się wydaje. A powiesz mi o swoich mistrzach, czy nam o swoich mistrzach, bo filmowych? Ty już... Tak, tych takich filmowych, właśnie tych takich, o których teraz tutaj między słowami pewnie pomyślałeś. No pomyślałem tak, ale od razu powiem, że tutaj ekspertyzy żadnej wielkiej nie wygłoszę, bo jak mieliśmy się spotkać na tę rozmowę, to tak sobie uświadomiłem sobie, przecież ja nic nie pamiętam, ja już mam coś takiego. To tak jak Pilch mówił o książkach, że książki trzeba czytać po to, żeby je zapomnieć i przeczytać na nowo. Znowu, no. Tak, więc ja dużo oglądałem, dużo i na pewno nie mogę powiedzieć, żebym siedział jakby na dzisiaj tak precyzyjnie wymieniał jakiś wielki kompozytor. Wiem jedno, bardzo lubię dziedzictwo muzyki właśnie tej, która stała się potem muzyką, którą my nazywamy jazzmeni standardami. Więc właśnie idąc od Polaków, Bronisław Kaper, Victor Young, wielcy jazzmeni, Gershwin, Jerome Kern, ci co pisali tak zwane standardy. To jest jeden temat. Drugi temat, troszeczkę pokrewny do tego, to jest polska muzyka. I tutaj mamy Dudusia, który jest nieprawdopodobnym zupełnie kompozytorem w skali światowej, moim zdaniem. No bo to są tak chwytliwe utwory, że to jeżeli on, często się takie robi konstrukty, że tak powiem, fantastyczne, że co by było, jakby się urodził w Hollywood, nie wiadomo, ale napisał... No Oscary by były. No raczej tak, napisał tak mocne utwory, tak silne i tak dalej, więc go bardzo cenię. No oczywiście Komeda, to co napisał, to w ogóle dotykanie geniuszu, począwszy od utworu, który w Olsztynie planuje zagrać, czyli westernową balladę z filmu Prawo i Pięść. No ale w takiej skali światowej
no wiadomo, że lubię Johna Williamsa, tak, ale moje serce najbliżej, jak miał powiedzieć jedno nazwisko, to Ennio Morricone. I właśnie za to, co, o czym powiedziałem wcześniej, że to jest niewyobrażalne, tutaj się czuje geniusz faceta. Niewyobrażalny zupełnie zmysł melodyczny, czyli z jednej strony jest kompozytorem filmowym, czyli spełnia to zadanie jakby dopowiadania, nie opisywania tego, co na ekranie, tylko sprawiania, że scena widziana na ekranie staje się jeszcze bardziej wartościowa, więc on jest jakby tu niekwestionowanym mistrzem. Ale poza tym, jak się weźmie jeden z moich ukochanych filmów Cinema Paradiso, na przykład te tematy, to jest czysty geniusz. Więc Ennio jako taki mistrz łączący kunszt wielki, właśnie także warsztatowy, nieprawdopodobny, jak napisał do tego filmu Tarantino, jedna z ostatnich jego muzyk, Nienawistna ósemka chyba, czy... Jezu, Big Band, orkiestra, wszystko naraz i tematy, tematy. No więc to jest taki, taka melodia tej przeszłości, że ja lubię, jak są tematy. Oczywiście takie tematy potrafi pisać wielu wspaniałych ludzi, jak John Williams, tu w ogóle gadać. Ale jest, to... jest taki piękny fragment w tym wywiadzie Rzece z Morricone, kiedy go właśnie pyta autor tej książki, młody Włoch, który z nim tę rozmowę przeprowadził, co sądzi o amerykańskiej muzyce filmowej, o Williamsie i o Gwiezdnych Wojnach. Aha. Bardzo podchwytliwe pytanie. Ja bym się nie odważyła zadać Ennio Morricone, no właśnie, takiego pytania. Taki... Tak, a on mówi, szanuje Williamsa, cenię, ale ja bym w życiu nie napisał takiej muzyki do Gwiezdnych Wojen. Być może właśnie dlatego mnie nie zaprosili. Ponieważ to, co zrobił Williams, było oczywiście zrozumiałe, ale komercyjne. Czyli w Morricone jest jeszcze ten element, i myślę, że to nas też w nim fascynuje, bycia cały czas trochę jednak jedną nogą w komercji, a drugą nogą w tym artyzmie takim niepowtarzalnym swoim. No wiem o czym mówisz, natomiast jak sobie pomyślę o Williamsie, dla niektórych moich przyjaciół, muzyków, on jest najważniejszym kompozytorem. Widziałem taki koncert gdzieś w hotelu, chyba w wiedeńskiej wielkiej sali, tam chyba Anne-Sophie Mutter gra. Tak, to było w zeszłym roku, dokładnie na żywo. Tak. Wielki taki koncert retrospektywny, no to to się nie ogranicza do Gwiezdnych Wojen. Absolutnie. I Indiana Jonesa. Jest to mocny zawodnik, nieprawdopodobny. Z tych młodych, pewnie takich w moim wieku, ale nie przypomnę sobie teraz dokładnie filmów i to jest właśnie ta luka w pamięci. Natomiast Alexander Desplat. Tak, no to ja ci tutaj przypomnę. Aha, Malowany welon, Jak zostać królem, Kształt wody, Wes Anderson i The Grand Budapest Hotel, Mistrzostwo Świata. Lubię ten film, bardzo. Marku, a powiedz coś o twoich doświadczeniach filmowych i wykonawczych, i kompozytorskich. Kiedy to się zaczęło w ogóle w twoim życiu? Tak, no to chronologicznie najpierw nagrywałem do filmu. I też teraz nie przywołam dokładnie tych ścieżek, ale dużo, dużo. I co ciekawsze... To z Grzegorzem Turnałem między innymi. A z Grzesiem to napisałem tę piosenkę nawet, a Grzegorz dopisał słowa, tak, Dorota zaśpiewała w duecie. Tak, tak, to jest to właściwie tak. Ale zanim to się stało, to ja jako muzyk taki do wynajęcia, że tak powiem, grywałem, jak uprawiałem ten zawód bardziej taki sidemański, jak to mówimy, to bardzo dużo filmów nagrałem z różnymi kompozytorami. Z Krzesimirem, bardzo dużo nagrałem z Maciejem Zielińskim, z kim i z wieloma innymi, teraz Szara Komórka, ale naprawdę to przez lata było bardzo istotna część mojego jakby życia. I co jest bardzo ciekawe, w pewnym etapie okazało się, że stałem się, nie będąc klasycznym gitarzystą, w pewnym momencie takim trochę nadwornym gitarzystą do komedii romantycznych. Maciek Zieliński właśnie pisał, że orkiestra i tutaj wychodzi napiór cały na biało i na gitarze klasycznej kwili te tematy w filmach i tak dalej. I to mi wielką przyjemność sprawiało, muszę przyznać. Prawdopodobnie mój udział w tych ścieżkach dźwiękowych tłumaczy fakt, że ja poza tym, że umiem zagrać z nut, to umiem też zaimprowizować, czyli jakby budować te narracje. Więc przez lata grałem jako sideman. Potem był Turnał faktycznie, pierwszy. Potem mi się pojawił epizod, który się niejako wiąże, no bo zacząłem... Turnął z Zakochanym Aniołem, dodajmy. Tak, tak. Tak. Potem zacząłem pisać do teatru i to był taki troszeczkę przełom, zrobiłem tych sztuk kilka już. I zacząłem postrzegać muzykę, no właśnie w inny sposób. I to dalej w sumie jakoś tam robię. A do filmu napisałem raz dotychczas, to był film dokumentalny Miłość i Puste Słowa,
Małgorzaty Mielskiej. Film, który to jest taki długi film, 72 minuty, dosyć o bardzo trudnej tematyce choroby Alzheimera, którą... No właściwie ten film w pewnym sensie, nie chcę oceniać jego wartości artystycznej, bo jestem częścią jakby tego zdarzenia, ale jest niezwykły pod tym względem, że 3 lata ekipa obserwowała życie pana Adama i jego żony, która zapadała na tą chorobę, znaczy ta choroba się rozwijała. Właściwie byli z nimi przez cały ten czas, więc ten film na pewno będzie, dopóki nie znajdą lekarstwa na tę cholerną chorobę, to będzie aktualny. A co było dla ciebie takim najważniejszym punktem wyjścia w tej kompozytorskiej pracy? Przy tym filmie? No... Ja właśnie starałem się połączyć światy. Tam nie było takiej opcji, że to miało być kameralne. Takie było założenie. Sceny batalistyczne, żadne nie. To jest cichy, liryczny, piękny w pewnym sensie film. I starałem się właśnie zmieścić, jakby znaleźć się pomiędzy tymi ramami, o których mówiłem wcześniej. Czyli z jednej strony zbudować napięcie, podkreślić to i owo, a z drugiej zagrać też tematy, zagrać jakieś melodie, utwory, które właśnie są z tego konceptu Ennio Morricone bardziej. Nie godzin jam ran jego całować, ale też tu filmowo. A tam jest świetna muzyka w Potopie. Kazimierz Seracki. Dokładnie. Ja ten Potop to ja oglądam na każde możliwe święta, jak dorzę się do telewizji. My wszyscy. I ja nie jestem w stanie przestać go oglądać. Ja uważam, że to jest fantastyczny film. I są ludzie, którzy go lubią, inni nie. Świetna muzyka. To taki klasyk jakiś poważny tam typu... To poważny kompozytor w ogóle. Pewnie by się obraził, jakbyśmy powiedzieli, że to filmowy kompozytor. No. Był Kazimierz Serocki, rzeczywiście zasłużony dla polskiej muzyki klasycznej. Tak. No i co dalej? Gdzie skoczysz z tego tutaj? No teraz z tych swoich... Nie mogę powiedzieć jeszcze, ale dostałem pierwszą propozycję już taką, że było spotkanie z producentem, więc prawdopodobnie będzie pierwszy film fabularny. I tak, no ja raczkuję w tej dziedzinie, ale bardzo jestem podekscytowany. Wiedziałem, że to kiedyś nastąpi i mam nadzieję, że teraz, że to się uda. No ale nie mogę wykrakać. Ja cię jeszcze pociągnę za język tak gitarowo, bo się zastanawiam, jakimi środkami wy gitarzyści, czy ty jako gitarzysta potrafisz chwycić widza za gardło. Co takiego my, widzowie, kochamy w tej gitarze, czy w tych gitarach? Widzowie, fani, wiesz, miłośnicy, publiczność słuchanie. Nie filmowa muzyka, normalnie. Filmowa muzyka też, no ale wiadomo, że to są rzeczy, których... My robimy na gitarze dokładnie to samo, co robią wszyscy inni artyści. Czyli albo kogoś zainteresujesz swoją historią, to po pierwsze, albo nie. No, po drugie, no muszę tutaj przekląć, ale zacytuję wspaniały tekst, uważam, który usłyszałem na własne uszy od wielkiego saksofonisty jazzowego, trochę zapomnianego, a to no, geniusz absolutny, Tomasz Szukalski. No, pamiętamy pana Tomka. Człowiek, tak, człowiek między, z jednej strony, no wielki muzyk przede wszystkim, ale też czasami taki dosadny w sądach. I bardzo często w tej dosadności było więcej prawdy niż... Pamiętam, jak z nim kiedyś oglądałem koncert. Weszliśmy na festiwal jazz nad Odrą i staliśmy z tyłu publiczności. Nawet nie siadaliśmy, bo mieliśmy swój. I tak, i ten zespół mu się średnio podobał. I nachylił się do mnie. Ani się wkurwić, ani wzruszyć. No więc my się staramy robić zawsze to, żeby nie zasłużyć na taką recenzję. Więc po prostu wzruszamy. Wszyscy staramy się zagrać pięknie, coś opowiedzieć. I czy to jest grane na fortepianie, czy na gitarze, czy na innych instrumentach, to już jest inna sprawa. Tak naprawdę rozgrywa się wszystko w jakimś takim wyrazie, przekazie. Tak naprawdę w tym, czy ten, ta publiczność poczuje jakieś emocje i tak dalej. Więc... Albo w kurw po prostu. No, jakkolwiek, no ja się staram nie doprowadzać moich słuchaczy do tego, ale ogólnie chodzi o poruszenie. To jest bardzo dobre określenie. A jak to się wszystko robi, to nieprawdopodobne jest zdarzenie. Oczywiście ja bym chciał to umieć robić bardzo dobrze, ale jakby ten kontakt z instrumentem przez lata. Ludzie nie mają świadomości, że no facet sobie wyszedł, macha palcami i wydobywa. Nie, każdy dźwięk
jest źródłem właśnie tych emocji. Każdy jeden, to jak go wyartykułujesz, jak go zagrasz, jak go wypieścisz, jak naciśniesz właśnie, a naciśniesz tak, jak słyszysz, nie tak, jak się naciska, że albo tak albo nie powiem. Tak, jak jest w nutach, bo tego się w nutach nie da zapisać, nie tak jeden do jeden. Dokładnie, nawet w muzyce klasycznej, który ja jestem improwizatorem zawodu, ale ludzie, którzy grają klasykę, też grają inaczej. Przecież to jest zapis jakiś, a tu naprawdę mówimy o wykonaniach, które są zupełnie innego typu. No więc po prostu staramy się grać pięknie i z umiarkowanym powodzeniem. Ale ponad wszystko i mimo wszystko zawsze, zawsze pięknie. Chciałabym, żebyśmy jeszcze powiedzieli o tym waszym pięknym albumie Celluloid. Kto wpadł na ten pomysł szalony, żeby zagrać muzykę filmową w takim wykonaniu? No to jest bardzo piękna przygoda, która już trwa od 2015 roku, czy już chwilę, pandemię wyliczając 5 lat. To nie nasz pomysł jest. Chociaż z Arturem Lesickim, z którym współtworzę ten projekt, znamy się od dziecka. Prawdopodobnie od 7 roku życia, bo nie mam tej świadomości, ale już tak od 12, 10 to już byliśmy przyjaciółmi, co do dzisiaj zostało. To jest zupełnie niezwykła historia. Nie wiem, czy tak często się to zdarza, że my utrzymujemy kontakt, pomijając to, że mamy ten projekt Celluloid, ale robimy różne rzeczy. Ten kontrakt jest stały. Być może dzisiaj do niego zadzwonię, nie w sprawach zawodowych i tak dalej. Jest, cały czas wiemy, co się u nas dzieje przez te wszystkie lata. Więc to było wspaniałe pod tym względem, że mogliśmy to zrealizować. Bo jako oczywiście dzieciaki graliśmy dużo ze sobą, potem w różnych konfiguracjach, a potem była duża przerwa. No i pewnego razu Adam Domagała, to jest taki dziennikarz muzyczny, a wtedy był szefem wytwórni we Wrocławiu V Records, co się nazywa. I on wpadł na pomysł, żebym ja z Liskiem, bo tak na niego wszyscy mówią, żebyśmy... Kapiur i Lisek. Tak jest, żebyśmy nagrali... Bardzo, bardzo uroczy filmowy duet. Dokładnie, ale raczej do kreskówki. No to macie już pomysł następny, nie? Jeśli słuchają nas twórcy filmów rysunkowych, na Piór i Lisek polecają się. W starej szkole bym chciał, żeby takie coś, coś bardziej Rexio niż Avengers. Są jeszcze takie kreski. No tak. No i on wpadł na pomysł, żebyśmy nagrali płytę akustyczną w duecie. Ja pomyślałem, że to może jest fajny pomysł. Jakoś to, tylko zacząłem się zastanawiać, czy jest sens, żeby pisać nowe utwory. Ja akurat byłem wtedy po wydaniu płyty takiej dla mnie ważnej bardzo Up, którą jest zrobiona w 14 osób, gra duży skład. I myślę, co ja będę teraz pisał jakieś dzieła ponadczasowe swoje. I pomyślałem, nagrajmy płytę ze standardami. Taka była pierwsza myśl. W momencie, kiedy mi ona przyszła do głowy, to pomyślałem, że to jest trochę banalne. Jakby co, będziemy jazzik tak pykać na tych gitarkach teraz. No i to przyszło do głowy, żeby nagrać polską muzykę filmową. I praca zaczęła się tak, że każdy z nas się przyglądał tej muzyce i przynosił jakby pomysły. Że Artur mieszka we Wrocławiu, ja mieszkam w Warszawie, więc jak ktoś miał jakiś pomysł, to sobie wysyłaliśmy, potem oczywiście pracowaliśmy nad tym. Te moje wybory akurat często dotyczyły jakby też spotkań muzycznych, bo ja przyniosłem właśnie Kurylewicza, którego uwielbiam i z którym miałem do czynienia, bo grałem z nim nagrałem z nim nawet parę płyt takich retrospektywnych. Utwór Tomasza Stańki, Z pożegnania z Marią, arcydzieło absolutne, też grywałem z Tomaszem. I który tu zresztą obok mieszkał. Tak, pamiętam, bo byłam u pana Tomka tyle razy i teraz za każdym razem, jak jestem na rozbrat, bo my siedzimy, no właśnie, score in the city and the city, to absolutnie się zgadza, tak, wszystko. Siedzimy na Powiślu. Tak jest. No, więc ja wybierałem te utwory, Artur innym kluczem, potem się spotkaliśmy i jakoś dopracowaliśmy, staraliśmy się, żeby każda ta piosenka, żeby nie była coverem, tylko żeby była naszym językiem opowiedziana. No i to się fajnie rozkręciło, w takim sensie, że nam to dało dużo satysfakcji, zagraliśmy bardzo dużo koncertów, potem się to jeszcze rozrosło do takiej wersji z orkiestrą małą, pograliśmy trochę tego. Mamy dużą frajdę i to jest projekt na lata jeszcze, wydaje mi się. A co w tym Kurylewiczu jest takiego niezwykłego? On jest jednym z najbardziej chyba niedocenianych polskich mistrzów absolutnych. Zostawił nam te serialowe, wspaniałe tematy, ale to przecież nie jest wszystko. Jest jeszcze cała masa jazzowej muzyki filmowej. To był niesamowity kompozytor, aczkolwiek... Ja tu, ty się znasz na tym dobrze, ja nie wymienię tych tytułów. Wiem tylko tyle, że
choćby te dwa utwory, które są w świadomości wszystkich ludzi w pewnym wieku, czyli Lalka i Polskie Drogi, no to jest po prostu coś tak genialnego w takim sensie, że jak napisać prostą melodię, która będzie głęboka. Każdy ci powie, to już brzmi jak truizm, że każdy chce napisać prosto. Ennio Morricone chce bardzo artystycznie napisać, ale prosto. Stąd jak pisze miłosny temat z Cinema Paradiso, to on jest tak, on jest prosty. Czy genialne zupełnie jest to... Świetna muzyka, to jest przykład jego geniuszu. 1900 Człowiek Legenda jest taki film. Bardzo fajna bajka o trębaczu, o pianiście, który nie zszedł ze statku, ale nie będziemy spoilować. Tak, no. Też Giuseppe Tornatore, więc to samo z Kino Paradiso. Jest jeden z moich ulubionych wątków. Więc ale chociażby Cavatina z Łowcy Jeleni, od której zaczęliśmy tą rozmowę, bo tam gdzieś się... To też jest proste w sumie, jest prawda? Proste, tam się trochę międli, że tak powiem, bo ja to dwa razy nagrałem to z Pełechem. Na jego płytę w duecie, improwizując, a potem nagrałem w pandemii z Łukaszem Kuropaczewskim, też znakomitym gitarzystą, taką wersję, że tak powiem, na komórkę. No tam się trochę dzieje, no to jest arcydzieło dla mnie, to jest utwór, który mnie od początku wzruszał. I teraz pytanie, jak to się dzieje, że ja obcuję z tymi dźwiękami w takiej intensywności cały czas, no. I nagle ja pamiętam, że ta Cavatina, oglądałem Łowcę Jeleni, ani tego nie puszczali w radio, jak byłem mały czy coś. Obejrzałem tego Łowcę pewnie jak miałem 20 lat albo 18, nie wiadomo, już nie pamiętam. To byliśmy zależni tylko od programu polskiej telewizji. I pamiętam kiedyś z Anką Jopek w busie, ona zaczęła to śpiewać, coś, ja to pamiętałem, Jezu, jakie to... No po prostu coś ci się podoba od razu szalenie. I to jest właśnie tak, tak jest właśnie z tym pięknym tematem. No prostota, wracając do Kuryla, no Kuryl miał ogromny, z tego co zaobserwowałem przez tę chwilę, którą z nim spędziłem jakby w życiu, on miał ogromne umiejętności, on pisał muzykę awangardową, współczesną. Był jazzmenem, grał na puzonie, grał na trąbce, jak rodził polski jazz. Potem na fortepianie, potem pod koniec życia on w tej piwnicy na Starówce siedział. Tam i grał na fortepianie i jazz, grał z Czarkiem Konradem. Słowo Konradę. Było dla niego ważne, też tak, poezja. Niezwykle, no, tak. Relacja z Wandą Warską, absolutnie. Artystyczna i prywatna. No, pisał do, właśnie, tam jest Mandelsztam, Herbert, Kochanowski, sami tacy. Ale co właśnie mnie zdumiało, bo ja nagrywałem z nim piosenki. Wszystkiego teraz nie opowiem, bo mam niezłe anegdoty, ale to na Tak, to coś musimy zostawić, Ale co miał nieprawdopodobnego, że dysponując takim aparatem jakby kompozytorskim, orkiestrowym, bardzo wyrafinowanym, muzyka współczesna, tam jeździł do Niemiec, takie zespoły, no przez 70-tych bodaj lat, potrafił cały czas pisać, znajdował wielkie szczęście w pisaniu prosto. Czyli znając te wszystkie zagraniczne akordy, on grał C-dur. Po nim następował jakiś też zupełnie prosty akord określony. Miał taką siłę rażenia. I to jest coś zupełnie nieprawdopodobnego. Nie wiem, czy to jest jasne, co mówię, ale że masz taki duży zapas, a bez żadnego wyrachowania czy jakiejś strategii sprzedażowej. Teraz co za czasy, matko. Cały czas tutaj mówimy do zobaczenia w Olsztynie, to powiemy w Olsztynie, to zostawiamy na Olsztyn. Tak was zostawimy w takim zawieszeniu, ponieważ bardzo byśmy chcieli się spotkać na żywo z publicznością olsztyńską w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej 12 czerwca na koncercie z cyklu Kameralnie i to jest i taki koncert, i taka opowieść, to jest właściwie takie spotkanie jeden na jeden i będziemy sobie po prostu, no właśnie, co będziemy robić? Będziemy rozkładać muzykę filmową na części pierwsze. Będziesz rozkładać. I wyjdzie napiór cały na biało. Na biało, ja będę opowiadał to, co tam o tym myślę. Coś tam pobrzdąkam pomiędzy, ale gitara jest ciągle nieporównywalnie mniej popularnym instrumentem niż instrumenty smyczkowe, a zwłaszcza skrzypce, wiolonczela i fortepian. Czy w ogóle głos ludzki, bo to są. I to się odzwierciedla. Kiedyś jeden kolega ze świata muzyki klasycznej nawet mi to bardzo drastycznie opowiedział, mówiąc, jakie garze biorą za koncert, jak bardzo to są inne światy. Niewyobrażalnie. To jest wiele, wiele razy. 10 albo 20 razy.
z jakiegoś powodu ta gitara, może przez to, że nie jest tak, to młody instrument, to jedno, a dwa, tak młody jak ja mniej więcej, no. A dwa... Ale jaką ma siłę rażenia, wiesz, kobiety, no, wino, śpiew, szaleństwo. Dedurki, schody do nieba, jak ktoś umie, no to jest okej. Okay. Nie mam na myśli to, że wynika to zapewne z tego, że gitara jest cicha. Gitara klasyczna. Stąd na przykład jak gitarzyści klasyczni kupują instrument, to oni dbają bardzo o to, czy ona jest głośna. Ja jak kupuję instrument, a mam taki klasyczny, wspaniały też, to poprosiłem lutnika, który mi to robił, Bogusława Teryksa, mieszkającego w Mainz, mistrza, że mnie nie interesuje kompletnie głośność, bo ja i tak zawsze to nagłaśniam w jakiś sposób. I teraz ta gitara przez to, że nie ma takiego przebicia, no ona z orkiestrą już musi być nagłośniona, bo inaczej ja byłem na wielu koncertach, gdzie nie była wystarczająco nagłośniona i to brzmiało źle. Więc może to z tego wynika, ale z drugiej strony, jak już się tak przystawi ten mikrofonik blisko w studio i się tak cichutko zakwili, no to można zbudować to i owo. Tak, to i owo, i to napięcie. Co zagramy na koniec? Z czym zostawimy tych naszych kochanych słuchaczy? Utwór? Tak, no z celuloidu chyba powinniśmy celuloidy, coś tutaj rzucić na ucho i mówiąc oczywiście rozkoszne do zobaczenia w Olsztynie. Myślę, że jak już tyle było o Kurylu, to zagrajmy lalkę. Uśmiechając się do pana Andrzeja Kurulewicza. Marek Napiórkowski był gościem z Core in the City. Bardzo, bardzo dziękuję. No i widzimy się niebawem. I dziękujemy bardzo, że posłuchaliście nas w ten warszawski, słoneczny, wciąż jeszcze majowy dzień. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.